Witam Państwa na kolejnym filmie. Dzisiaj mamy ciekawostkę historyczną, która jest praktycznie powiązana z teraźniejszością. No i teraz pytanie, co to jest za mapka? Otóż jest to pewien dokument, ja bym to tak nazwał, dokument odkryty, no bo on tam jest do dzisiaj, no chyba, że go usunęli, ale wątpię, który wskazuje na to, że ziemie odzyskane, tak zwane ziemie odzyskane, ziemie zachodnie i mamy jeszcze tutaj część Mazur, one są tylko pod zarządem polskim, pod polską administracją. Mało tego, gdzie ta mapka została znaleziona? Ona została znaleziona, przynajmniej przez nas odkryta, w Krzyżowej, to jest akurat 5-6 km na wschód od Świdnicy, czyli Dolny Śląsk. Tam znajduje się posiadłość Fundacji Pojednanie. Jest to miejsce historyczne, gdzie w listopadzie 1989 roku miało miejsce spotkanie kanclerza Niemiec i ówczesnego premiera Polski. A więc było to dość ważne spotkanie. No i właśnie jest to miejsce odremontowane. Tam rząd niemiecki wyłożył 29 milionów marek według tamtejszych czasów. To remontowano w latach 90. Doprowadzono do bardzo ładnego stanu. I jest co widzieć i jest co oglądać. I Państwo zobaczycie to na filmie. Bardzo ładne miejsce. Jeżeli chodzi o turystyczną, jakieś walory, to bardzo ładne miejsce. To są też walory historyczne. No i teraz ta mapka. No i teraz, co nas tutaj zainteresowało w tym miejscu, ponieważ tam pojechaliśmy, zawieziono mnie. No i my oglądaliśmy szereg stendów, gablot ze zdjęciami, tekstami. Tego było bardzo dużo, no cała historia. Można było tam to obejrzeć cały czas. I w którymś momencie no, chcieliśmy trochę pójść dalej, powiedzmy, te zdjęcia. No i nagle pani z recepcji nam rzuca hasło, że tutaj jest więcej zdjęć, nie? Bo zauważyła, że się tak interesujemy właśnie tymi zdjęciami. No i nagle, powiedzmy, nam wpadła w ręce taka mapka. Akurat, słuchajcie, to nie jest taki akurat temat, bo to nie jest temat, jest ciekawostka. To jest tylko i wyłącznie ciekawostka, ale znaleziona w takim miejscu już to stanowi jakby fragment dokumentu. No i co ciekawe, w takim miejscu, gdzie przyjeżdża młodzież z całego świata, no i takie rzeczy się tam pokazuje. No, jest to fakt. No. Miałem tam, w sumie jak przyjechałem tam, to nie musiałem tego w ogóle nawet, nie chciałem specjalnie filmować. Ale było bardzo ładne miejsce. No ale właśnie jak zaczęliśmy oglądać te wszystkie zdjęcia i tak dalej, no to chwyciłem się za kamerę, no i zrobiłem film i Państwo sobie obejrzycie. Jeżeli chodzi o, jeszcze raz powtórzę, jeżeli chodzi o walory turystyczne, historyczne, no bardzo ładne miejsce. Także tutaj Dolnego Śląska. Także tutaj nawet nie ma dwóch zdań, jest gdzie oko położyć, jest bardzo dobrze odtworzona historia tego miejsca. To było, teraz jest Fundacja Pojednanie, cała posiadłość, dawniej to było posiadłość hrabiostwa von Moltke, którzy byli uważani za patriotów niemieckich w czasach hitlerowskich, o, w ten sposób. Także proszę się przyjrzeć tej mapce, ona będzie na początku filmu, a już reszta też jest dość ciekawa. Także zapraszam i do następnego razu. Tak, witam Państwa. Tutaj chcę coś pokazać. Słuchaj, przycisz go. Chcę tutaj... Patrz, on szczeka akurat wtedy, kiedy ja kręcę. No to, ale on mówi, że to jest nasze, a nie administracja. Dobra, ale co ja Państwu chcę tu powiedzieć? To jest ciekawostka. I tutaj ja jestem w Pałacu w Krzyżowej, w tym całym kompleksie, dlatego tutaj to filmuję. To jest bardzo ciekawa mapka, ale wiecie, co w tej mapce jest najciekawsze? Najciekawsze to jest to, co ja tutaj pokazuję palcem. Pod polską administracją od 1945 roku. Najważniejsze są takie szczegóły zwroty.
że te ziemie tutaj, one są tylko pod polską administracją. One wcale nie są, Polska nie jest właścicielem tych ziem. One są tylko, jak to powiedział hrabia Potocki, dzierżawione. Czyli tylko jest administracja, nic więcej. Czyli tak naprawdę właścicielem dalej są Niemcy. No taki można wniosek wyciągnąć. Proszę bardzo, natomiast tutaj, jeżeli chodzi o to na szare, czyli powiedzmy te całe części Ukrainy, Białorusi, Litwy, to są tereny anektowane przez Związek Radziecki w 1945 roku. Czyli oni są już właściciele, czyli anektowane, czyli zajęte właściciele i po temacie. No a tutaj, ja jeszcze Państwu tutaj pokażę, tutaj z grubsza coś powiem na temat Krzyżowej, bo to jest właśnie w Krzyżowej, a to jest właśnie taki katalog ze zdjęciami, to jest Krzyżowa, to jest ta fundacja, to jest cały ten kompleks pałacowo-parkowy hrabiego von Moltke. I tutaj się usadowiła Fundacja Pojednanie i ona właśnie tutaj działa. No i właśnie w tym katalogu ze zdjęciami to jest, wiecie co? Zaraz wam pokażę, to jest przedostatnia strona. Proszę bardzo. O, to jest akurat kwestia budowy. Tutaj było wszystko remontowane. To było słynne spotkanie Kola i Mazowieckiego w 1989 roku, 12 listopada. To tak dla przypomnienia, ale co mnie tutaj zaciekawiło, bo tutaj jestem oczywiście turystycznie. To jest tak zwanej, to jest restauracja, kawiarnia. To się nazywa u hrabiego. Tak? No dobrze, tutaj pani mi kiwa głową, że u hrabiego jest. No, czyli taki ma tutaj nazwę. Ale co mnie tutaj tknęło, powiedzmy, no wiadomo, tutaj poszło kilkaset milionów najprawdopodobniej z tej fundacji Pojednanie. To wszystko funkcjonuje, to zaraz za Państwu pokażę całą resztę. Ale mnie tutaj zainteresował właśnie ten zwrot. Diabeł tkwi w szczegółach, to nie jest akurat przetłumaczone na polski. To jest akurat po niemiecku, jak widzicie. Dobrze. Under, tak, dobrze. Czyli to jest to po niemiecku, to nie jest po polsku, nie? Bo to jest, wiecie co, to jest na zasadzie diabeł tkwi w szczegółach. Ale dobra, teraz po prostu już Państwu pokażę cały ten kompleks z zewnątrz. Ja jestem tutaj u hrabiego, jak to się mówi w tej restauracji, w recepcji. I to chciałem Państwu przekazać. To akurat jest zgodne z tym, co zawsze mówiliśmy na stronach, czyli na filmach patriotycznych na temat właśnie tych ziem zachodnich. To są takie szczegóły, które teraz wypływają jakby z odmętów historii, że tak naprawdę te ziemie odzyskane, no tak naprawdę to one są nadal niemieckie z prawnego punktu widzenia, tylko są jakby dzierżawione albo tylko pod administracją polską. Czyli Polska nie jest tak naprawdę właścicielem tych terenów. To taki szczegół. To teraz koniec tej części, a teraz przejdziemy do już na zewnątrz. Jeszcze raz to tylko pokażę. Tak przelecę ten album. Tak to wyglądało w 90 roku. Tutaj są procentowo kto, gdzie, skąd był. Takie spotkanie było w 2009 roku. Tak wyglądał właśnie ten, jak to się nazywa, pałac w remoncie. Tu jest sala balowa w czasach Feldmarszałka. Widzimy, tak to wygląda. To są spotkania w 2010 roku już tutaj. Czyli praktycznie jeszcze teraz są tereny rozbudowane. To jest to słynne spotkanie z 1989 roku. Tu mamy historyczne zdjęcia. Widzimy, jak to wygląda. Tutaj mamy też właśnie wejściówka. Za chwilę tam też pokażemy. Pokażesz to nowoczesną wejściówkę. No a tutaj właśnie w tej części, gdzie jestem, recepcja, jadalnia i to u hrabiego. To jest taka restauracja na winklu. Zaraz przy wejściówce to widzimy. Krowiny się tutaj. To była zwykła obora. No, a to jest właśnie ten pan Feldmarszałek Helmut Karl Bernard von Moltke. Proszę bardzo. O. Tutaj są domek na wzgórzu. Dzisiaj też bardzo odrestaurowany.
To jest właśnie ta Freja von Moltke. To tak zapytam, ta pani Freja von Moltke, to jest kto? To jest córka, wnuczka tego Moltke, czy jak to jest? Aha, żona Jamesa von Moltke, tak? Helmuta Jamesa von Moltke, to właśnie tutaj mamy go. Czyli to była żona Helmuta Jamesa von Moltke. On w 1945 został stracony za bunt przeciwko Hitlerowi. A to są właśnie, to ten po lewej stronie, to właśnie on. Ten był stracony, ten widocznie zginął na froncie. No i tu oczywiście mamy naszą mapkę, od której żeśmy zaczęli. No proszę bardzo. No i tutaj mamy te kwestie remontowe i tak dalej, i tak dalej. Dobra, to by było na tyle, znaczy prawie na tyle. Teraz tylko przelecę tutaj, jak to wszystko wygląda odremontowane. O, tam może przejdę do jadalni. I tutaj zobaczymy coś takiego. O, proszę bardzo. I teraz przejdziemy tutaj. O, tak wygląda jadalnia. Tu kiedyś były krowiny. No, ale to wszystko zostało odremontowane za ciężkie pieniądze. O, tutaj jest recepcja. Tutaj pani nie widać. Niech pani tak, żeby pani tutaj przypadkiem nie sfilmował. No, a tam jest właśnie ta restauracja. I teraz przejdziemy sobie tutaj. To są też pokoje gościnne. Ja pani już dziękuję. A teraz ja już wychodzę tutaj. Na zewnątrz wychodzimy. No i tu patrzymy, jak to wygląda całość. O, widzimy tak. Tutaj jest ta wejściówka słynna. Tutaj u hrabiego, gdzie byłem przed chwilą. No i tutaj mamy cały kompleks. Tak to wygląda krzyżowa. Tutaj były wszystko obory, to wszystko zostało zagospodarowane na różne punkty. Ta Fundacja Pojednanie właśnie, ona tutaj zrobiła szereg takich posunięć. Tam w głębi jest pałac, ten, który był tak, pokazałem państwu, który jest remontowany. No i tutaj jest miejsce spotkań wielu polityków. I tu jest wejściówka, proszę bardzo. Ta słynna wejściówka. Tutaj co chwilę są jakieś tablice informacyjne. Tutaj co chwilę są jakieś imprezy. No i to wygląda dość ciekawie. No ale tutaj no to właśnie to pojednanie. Tam jest takie w głębi muzeum. O. A tak przybliżę, to jest tam w głębi to muzeum. Natomiast tutaj jest taki szczegół, gdzie podejdę trochę do tego pałacu, który tutaj nam sterczy. Ten kawałek muszę państwu też pokazać. Jest taki dość element ciekawy, bo przywieziono tutaj z Berlina fragment muru berlińskiego. I właśnie umieszczono tu na tym miejscu. Tu widzę, że drzewostań został częściowo zachowany. Jak widzieliście państwo z tych wszystkich zdjęć, z tego albumu. O, to jest oczywiście potężny park. Tam są też budynki, też wszystko odrestaurowane w głębi. Natomiast o właśnie to chciałem państwu pokazać, ten fragment tego muru berlińskiego. Tutaj jest to przywiezione, na takim fundamencie postawiony. O, to wygląda tam. Tak to teraz wygląda z tego punktu widzenia. O, jeszcze raz. Bardzo ładnie. Tutaj jest oczywiście ten pałac cały. No dobra, my go trochę obejdziemy z tej strony. Widzicie państwo, ja tutaj z ręki akurat to wszystko filmuję. Tu jest fosa. Kiedyś było tutaj bardzo dużo wody, w tej chwili bardzo mało jest wody. O, może tak to wyglądać. Tak to wygląda. O. Tutaj już tak zaglonowane, ale jakieś tu kaczki pływały. I to jest cały ten pałac. I teraz wejdziemy tu. Ja państwu pokażę wejściówkę do tego pałacu. Teraz się przejdziemy kawałek. I zaraz będzie właśnie ta wejściówka. To proszę bardzo, są budynki. Piękne, ładne.
To zawsze jest, to są pełne pokoi gościnnych. No i teraz tutaj ja przejdę. O, zobaczymy wejściówkę do pałacu. Ja mogę tutaj odejść trochę. To jest potężny trawnik, bardzo fajnie utrzymany. Tu mamy pompę wodną, ręczną. To są też kolejne budynki tam dalej. O, widzimy. To są tak, jakieś centra informacyjne, pokoje gościnne i to te budynki są właśnie wykorzystywane wszystko. No to zostało tutaj od podstaw, praktycznie same ściany zostały. O, to jest właśnie pałac. Tak, to jest wejściówka, to jest cały pałac. No i jeszcze raz z punktu widzenia tej ręcznej pompy, czyli to jest studnia. Słuchaj, spróbuj pomachać tym, czy jakaś woda popłynie, z ciekawości. Nie popłynie? Dobra, ale spróbuj. Tak, dla picu. Co, łapie coś? Nie łapie? Machnij, weź się tak może mocniej. No. Nie, jest ten zawrót wykręcony. No, ale tutaj widzimy, tak tu pałac wygląda. Też poszły tutaj niezłe pieniądze w ten remont. Nie, no to właśnie mówiłem, że to niezła kasa poszła. Tutaj ten portal jest tutaj dość ciekawy, go przybliżę tam państwu. Tam ma ta kostka brukowana, zobacz ile tej kostki jest z tego. O. To jest przynajmniej ze 40 milionów. Kurde. Kostka brukowa, no, 40 baniek. No dobra, w porządku. No ale to jest, pamiętajmy, że to jest fundacja Pojednanie, a więc tutaj praktycznie ilość pieniędzy nie grała roli. To się robiło z powodów ideowych. Z miłosierdzia. No, tak. Tak to możemy nazwać. A więc widzimy, jak to ładnie tutaj... No i rzeczywiście jest co pokazać. Tutaj, jak mówiłem, politycy przyjeżdżają na dyskusję. Aha, a teraz mi tutaj kolega podpowiada, że tutaj była ta msza. Tu, w tym miejscu, tak? O, w tym miejscu była msza w 89 roku. I to jest Krzyżowa, województwo dolnośląskie, koło Świdnicy, tak? Tak jest. Ile kilometrów od Świdnicy? 8-10 kilometrów. 8-10 od Świdnicy, no dobrze. Czyli to jest Wałbrzyskie wszystko? Wałbrzyskie, kierunek Dzierżoniów. Kierunek Dzierżoniów, Wałbrzyskie. Czyli jedziemy ze Świdnicy na Dzierżoniów i po drodze są ogromne tablice informacyjne. O, tak to wygląda. Oczywiście, słuchajcie, jeszcze wam tutaj przejdę się kawałek, bo trzeba to też zobaczyć, tylko już w perspektywie i to będzie wszystko. Pokażę tutaj dwa mosty w panoramie, bo już nie będę tam dalej wędrował. Jeszcze taką jedną tablicę znajdziemy. To jest też dom, gdzie tutaj jest też odpowiedni napis. O, tam żeśmy akurat byli, tylko akurat nie filmowałem specjalnie. No to jest akurat, to są dwa mosty i tam jest rzeka. To na tym drugim drewnianym moście. Tak, to jest pierwszy mostek. No i tu jeszcze może dojdziemy tu i... A tam Piława. Dom ogrodnika. To jest właśnie to. Dom ogrodnika. To są napisy po polsku i po niemiecku. Bardziej widzimy, że to bardziej pierw po niemiecku, później po polsku. Ale już tutaj jest tablica informacyjna. Widzimy, że już jest po polsku i po niemiecku. O, tak to wygląda. Dom ogrodnika. Tu jest właśnie pałac od tyłu. To są ogromne ogrody i tam oczywiście 800 metrów dalej idzie się do tak zwanego domku na wzgórzu, gdzie była właśnie ta żona tego Jamesa Moltke. Ona tam miała zdjęcie na werandzie. A teraz już tutaj tylko rzucę hasło na tył. No widzimy, z tyłu pałacu kupa śmieci. No, akurat kiepskie miejsce. No akurat nie wiedzieli, gdzie wsadzić kubę na śmieci. To tyle. Ale widzimy, kamery tu wszędzie są. O, tutaj mam kamerę. Teraz ją zbliżymy. Proszę bardzo, jest. Jest oko.
Oczywiście obiekt jest chroniony przez firmę ochroniarską. No i tutaj mamy jeszcze raz z tej strony dom ogrodnika. O, to jest ten dom. Tutaj dalej są też inne domostwa. Także to jest cały kompleks. W sumie nawet tam w głębi, za tym ciągiem tych wszystkich budynków w kształcie takiego prostokąta, dalej są inne budynki, które należą do tego kompleksu. Także tutaj jest miejsce spotkań międzynarodowych i miejsce spotkań przede wszystkim polityków. No jeszcze raz tylko tu Państwu to pokażę. O, tam też coś jest, widzimy w głębi. Ja może przybliżę. Już bez tych śmieci. Staram się to odciąć, te śmiecie. O, niech tak wygląda. Czyli miejsce tak, o, trudno, śmiecie widać. Mówi się trudno. Nie mogli sobie znaleźć innego miejsca albo jakoś to zasłonić. Tu jest też coś tam ciekawego takiego. Ja to też przybliżę na ten element. O. Tu co chwilę są jakieś tablice informacyjne. Jest co poczytać. A teraz już po raz ostatni pokazuję Państwu ten dom ogrodnika wyremontowany. Tak on tutaj wygląda. Jeszcze raz tutaj panorama. I to byłoby na tyle. To dziękuję. To chyba wszystko. Miejsce no, dla zwiedzania oczywiście dobre. Natomiast no, ten szczegół, który Państwu na początku powiedziałem, to praktycznie zamyka temat kwestii ziem tak zwanych odzyskanych. Dziękuję, na razie. Tu jeszcze mam właśnie taki dodatek do tego filmu. Proszę bardzo. Tutaj wszystko piszę. Jak to wszystko wygląda. Jeszcze tutaj wrzucę panoramicznie, jak to z punktu widzenia wejściówki. O, proszę bardzo. Tutaj jest praktycznie jeszcze to. Tutaj co mam do Państwa do powiedzenia. O, do pokazania. I tutaj jest właśnie tablica informacyjna, gdzie co się znajduje. O, i to jest ten słynny domek na wzgórzu, gdzie właśnie na tej werandzie, ona jest wszystko odrestaurowane, właśnie ta pani Moltke miała zdjęcie w czasach młodości. To tyle. I teraz jeszcze tylko zrobię Państwu wyjściówkę od strony wejścia. I to było na tyle. Tu jeszcze widzicie, tak niby chciałem skończyć film, a coś tak nie za bardzo dało. Bo mamy tu następny element. W tym miejscu w latach II wojny światowej zawiązana została tajna organizacja antyhitlerowska pod nazwą Koło Skrzyżowej. Skupiła grupę obywateli niemieckich. W 50. rocznicę wybuchu II wojny światowej, wrzesień 89 rok. Tak, i to jest cała taka. To jest taki kamień pamiątkowy. No i ja tutaj tym razem już pojadę dookoła. O. To jest właśnie to wejście do tego całego kompleksu. To też widzieliśmy na starych zdjęciach. Zresztą tutaj w tej kawiarni u hrabiego to właśnie tą wejściówkę z czasów nawet komuny też było widać. No to tym razem już jest koniec. Dziękuję i do następnego razu.